Odpowiednia ustawa była już procedowana w Sejmie. Tu nie mamy do czynienia z opieszałością ministra rolnictwa czy ministra środowiska. Mamy problem z bardzo poważnym konfliktem interesów. Gdybyśmy dzisiaj w warunkach przepisów europejskich mieli wprowadzić ustawę odrębną o GMO, to oznaczałoby to dopuszczenie GMO. W perspektywie czasu gigantyczne kary finansowe. Takie postępowanie przynosi dokładnie odwrotne skutki. Francuzi, podjęto decyzję o zakazie GMO. Ona jest kwestionowana oczywiście przez Komisję Europejską i została zakwestionowana przez Sąd Krajowy Francuski. Jeśli chodzi o soję i pasze sojowe, czy istnieje teoretyczna możliwość postawienia murów na granicy Polski tak, że nie wejdzie nic? Dzisiaj GMO w tej czy innej mierze jest obecne prawie we wszystkim. My nawet nie wiedząc o tym, my konsumujemy od lat bardzo wiele produktów modyfikowanych. To sprowadzi na Polskę bardzo poważne kary finansowe. Nie mówiąc o osłabieniu konkurencyjności niektórych gałęzi polskiego rolnictwa. Te zagrożenia, które wypływają z GMO, one do dzisiaj nie są jasne. Łamigłówka naprawdę bardzo poważna. Jednym z elementów tej łamigłówki jest ustawa o nasiennictwie.